Prawie 3 miliony złotych kosztowało nowo wybudowane przedszkole w Gnojniku. Jeszcze przed wakacjami dzieci uczęszczały do starego budynku, który zrównano z ziemią. Obecnie na jego miejscu urządzono nowoczesny plac zabaw. W 2015 roku ze środków własnych nakładem prawie 1 900 000 złotych prace nabrały tempa. I w czasie kilku miesięcy, pomimo wielu przeciwności pogodowych, technicznych, jak i projektowych, dzięki maksymalnemu wysiłkowi wielu osób odnieśliśmy sukces. Takim jest piękny, nowoczesny budynek przedszkola, w którym się znajdujemy. Uroczyste otwarcie przedszkola świętowano w salce zaadaptowanej na mini teatr, która wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi i rodzicami z niecierpliwością oczekującymi na program artystyczny. Swoistym urozmaiceniem oficjalnych wystąpień była deklamacja przedszkolnego wierszyka w wykonaniu posła Rojka. Mnie nie wezmą sztorbę dziady, bo by mi nie dali rady. No i torba jest za mała, mama też by mnie nie dała. To wam dedykuję. Świetnie spisali się również mali artyści, wykazując się nietypową dla ich wieku cierpliwością oraz bezbłędnie wykonanym programem artystycznym, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie zaproszeni goście podziwiali salę zabaw i nowoczesne zaplecze. Najmłodszym natomiast najbardziej przypadły do gustu nowe atrakcyjne zabawki i plac zabaw przed budynkiem. W nowo otwartym budynku przedszkola w 5 oddziałach pod kierunkiem doświadczonej kadry będzie się bawić i uczyć rozwijania swojej wyobraźni 92 przedszkolaków.